Siemaneczko, w 82. części Let's Play Gothic 2 Nostalgic Edition. Od razu chyba lepiej, ze światełkiem, nie? Idziemy, spróbujemy się przebić do starej fortecy, aczkolwiek to będzie ciężkie chyba, albo nawet niemożliwe. Wiem, że tu jest obozowisko, gdzie chyba siedzą łowcy smoków w późniejszym etapie, ale chyba tutaj też jest jakiś gościu teraz. Ogniste jaszczury, wolałbym przejść, nie zwracać na siebie uwagi. Tam leży tabliczka, kuźwa, kusi. W poprzednim odcineczku troszeczkę nas poharatały różne gówna. Przydałoby się też przekimać. Kogoś tu mamy. Wydaje mi się, że on tutaj w normalnym goticzku też stoi. Zaryzykuję. Zajebioza. Czy ja mam teraz 15... Nie, no gdzie? Już się rozpędziłem. Jak leci? Przyjście tutaj jest prawdziwym aktem odwagi. Pewnie się zgubiłeś, co? Nie do końca. Jest tu coś wartego zobaczenia? Trochę ognistych jaszczurów, orków i cholera wie czego jeszcze. Nie byłem jeszcze na wyżynach. Nie radzę jednak próbować. Stworzenia, które żyją tam na górze, nie wyglądają zbyt przyjaźnie. Kurwa, tam jaszczury mogą być. Co tutaj robisz? Zarabiam. W takim miejscu? Jestem myśliwym. Specjalizuję się w trudnych zadaniach. Ogniste jaszczury, pełzacze, zębacze. Jednym słowem, wszystko, na co nikt inny nie zechciałby zapolować. Niezła zbroja. Tak, ciężko coś takiego dostać. Jest zrobiona z pancerza pełzacza. Zrobił ją dla mnie pewien człowiek imieniem Wilk. Wtedy byłem więźniem w kolonii. Dałem mu kilka łusek pełzacza, a parę dni później zbroja była już gotowa. Facet jest w porządku. Nie kojarzę go z jedy... Chociaż nie. W świecie skazańców chyba był może nie przed samym wejściem do wolnej kopalni. Czy on tam nie miał takiego swojego obozowiska? Kurwa, nie jestem teraz pewien, ale teraz wiecie. Gdzie teraz przebywa Wilk? Nie widziałem go od czasu, kiedy był najemnikiem w kolonii. Przypuszczam, że wciąż obraca się w tym samym towarzystwie. Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Czemu nie? I tak mam chwilowo dosyć wrażeń. Dobra, chętnie. Musisz przytrzymać język ognistego jaszczura ręką. Teraz odcinasz go jednym sprawnym ruchem. Podoba mi się to, że ja już na samym początku, jak się nauczyłem paru rzeczy tam o myślistwie, już myślałem, że już wszystko wiem, a tu co jakiś czas coś nowego się pojawia i to mi się zajebiście podoba. No, nie wiem. Dobra. Potrafisz oprawiać smoki? Kiedyś, kiedy nabierzesz doświadczenia, może nawet nauczę cię tej sztuki. Potrafisz? Coś czuję, że chyba musimy wskoczyć na inny rozdział. Nie masz tutaj łóżka. Dlaczego tu chatki wyglądające na orkowe są? To nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że chyba gościu był w świecie skazańców. Właśnie tam, gdzie mówię. Bo tam by siedział taki myśliwy przy ognisku. No i właśnie też miał jakieś dziwne imię. Nie wiem, czy właśnie nie takie. Musiał być najemnikiem, albo przynajmniej szkodnikiem, skoro dał Wilkowi kasę za to, żeby mu zrobić pancerz, nie? Wątpię, żeby człowiek ze starego obozu to zrobił. Chyba, że z sekty, ale nie. Dobra, myślałem, że troszkę więcej się od niego dowiem. Przede wszystkim liczyłem na to, że się kurwa przekimam u niego. A jest... brindza. Kurwa, i to mnie martwi. Tam są... Aj, no i są jaszczury, kuźwa. Są jaszczury. Mogłem się uleczyć przed odcinkiem. Szlak, przepraszam, że tego nie zrobiłem. Wiem, że tam też jest kamienna tabliczka. Spokojnie, zdaję sobie z tego sprawę. Znowu jedna z tych przeklętych łek. Jedna bestia mniej. Nie wiem, chyba są za tyle samo expa, co normalni orkowie wojownicy, nie? Czy nie? Czyli chyba czy może 50 więcej? Kurwa. Całe stada ich tutaj. Znowu jedna z tych przeklętych. Ładnie.
Bestia mniej. Dobra. Poprosimy. Pięknie. Tam jest kolejne. Jak występują w pojedynkę, to będziemy spróbować tam napierać do przodu. A na razie tak jest. Na razie występują w pojedynkę. Dobra, tutaj nic nie ma. W jedynce tu było pełno ogarów i fajną broń znaleźliśmy tutaj w jedynce, pamiętam. Jedna bestia mniej. Pieprzaj, bardzo cię zranił. Oj, dostała troszeczkę, nie? Wydaje mi się, że są oni słabsi, ale większe obrażenia robią niż orkowie. Tu jest też jeden dziubasek. Tam, no tam jest smok chyba w tych ruinach. Mi się wydaje. Dobra, pięknie. Jedna bestia mniej. Pięknie, pięknie wymiatasz skarbie. Ale chyba tu też jaskinia była po lewej stronie. No coś tu było. I kurwa. Kolejny jaszczur na naszej drodze. Dobra, pięknie, skończony. Jedna bestia. Ale dopóki występują w pojedynkę, nie ma tragedii. To jest kurwa kolejny. Ale tu są też jakieś drzwi. Może coś tu będzie niezłego? Jedna bestia mniej. Na pewno tutaj mam jakieś fanty. Chętnie je pozbieram. Mogła być od czasu do czasu wpaść jakaś zajebista broń. Nie taka gdzieś ukryta w tym podczas eksplorowania. Łóżko? Kurwa. O, zwój na światło. Co akurat spoczko? Pierścień życia. I kuferek jakiś, dobra. No, kuferek dupy nie urywa. Pokaż mi tak. Czekajcie, zaczniemy. O, tu jest kolejny zwój. Dobra. Zaczniemy od tego, że... przemiana. Usłyszałem przemowa w ognistym, co? Języku? Chyba była zwykła kusza, nic więcej, nie? Tak. No ten pierścień życia, czy to jest coś, wiecie, coś takiego wow? Czy po prostu pierścień życia? Aha, na tej zasadzie, no to nie. To ja podziękuję. Dobra. Spróbujemy jeszcze dalej pocisnąć. Tylko nie wiem, czy tu w tym kierunku... w lewo, no bo to... O, teraz jest strzałka. Mapa się naprawiła, albo ja wcześniej byłem ślepy kompletnie. Ale teoretycznie tam jest droga do smoka. Tak mi się wydaje. Aha, to są już dwa jaszczury. Może chodźmy tu w prawo, ja chcę do tej twierdzy się dostać. Czy to w tej twierdzy był smok? Nie, chyba w tych ruinach, kurwa. Tam już się pojawiło więcej jaszczurów. Zobaczymy, czy w tym kierunku też będzie tak dużo jaszczurów. Jeden, to tam się nic nie dzieje. No chodź. Jedna bestia mniej. Ty siaczku. Jest jak... Ohoho! Ojej. A może tutaj był ten smok? Jakbyśmy poszli w tym kierunku? Nie no, wydaje mi się, że nie. Bo smok był w tamtych ruinach.
Ale może mi się tylko wydaje. Trochę się odsuniemy, bo jak się dwóch rzuci, to będzie problem. Kurwa. Ale chyba dwóch się rzuci, nie? Czy nie? Nie wiem. Ale odsuńmy się troszkę jeszcze na wszelki wypadek. Dobra, elita. No, no kurwa. Piorunki. Jedna bestia mniej. Mam wrażenie, że elity chyba nie było normalnie, albo mi się wydaje, nie wiem. Ale wiem, że kurwa nasze życie jest na włosku. Poczekajcie, nie mamy jakiejś potki. Nie, nie mamy, która przynosi na stałe. Ale chyba mamy czar ciężkich, leczenie ciężkich ran, nie? No właśnie, to nam się przyda. Ile to przynosi HP? O kurwa. To nie, to lepiej się chyba, no, leczyć tak, potkami. Szkoda tych czarów na razie. Jeszcze został golem i zwykły jaszczur. Ja trochę powycinam pewnie te walki, tą drogę. No bo co, tutaj po drodze mieliśmy same jaszczury jednego golema. Czemu tu jest martwy jaszczur? Dziwna akcja. Kurwa. Trochę tu tłoczno się zrobiło. Dobra, pomóż mi w skarbie. Pięknie. Skarb coś wypada niekoniecznie. Dałoby się tam pójść, na tego pana. Tak to zrobimy. O kurwa. Tego się obawiałem troszeczkę. Już ci idę pomóc. Dobra. Już jest nasz. Zaraz skarpie przylecą. Ma. Jedna bestia mniej. No i chyba siedliska smoka tutaj nie ma. Wszystko na to przynajmniej wskazuje. Wiem, że robi się troszeczkę ciemno. Ja wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Spokojnie. Wiem, że jesteś też w nie najlepszej kondycji. Ta pinda głupia. Zaraz ją załatwimy, żeby potem nie siedziała nam na plecach. Niekoniecznie magicznym łukiem. Chociaż poczekajcie z tym załatwianiem, żeby nasza przyjaciółka... Dobra. Jedna bestia mniej. Bałem się, że nasza przyjaciółka stwierdzi, że musi tam polecieć. Żeby ją ubić. Dobra, co chce? A, potki chce. Na pewno musimy się podleczyć, bo tam jest jeszcze kurwa golem. Przecież, żeby nie było za łatwo. Ojejku, ale przynajmniej w ciul expa chyba wbiliśmy w tym. No zaraz, no nie zaraz, ale sporo expa wpadło. O, to nam się przyda. Jest chyba nasz. No ja pierdolę, gówno w dupie. Ale poczekajcie. Nie poczekajcie. Musimy go najpierw ubić, potem będę chodził ze światłem. Tak, to mi nie da. O nie, kurwa. Może sobie odpuścimy go. I pójdziemy w lewo najpierw.
Chyba troszkę na siłę chcę zwiedzać tą górniczą dolinę. W sensie, no jest... Chociaż nie, no jest ciężko. No co tu będę owijał w bawełnę? Jest ciężko po prostu. Jedna bestia mniej. Bardziej tu się spodziewałem, kurde... szkieletów, zombie ewentualnie w tym miejscu. No i oczywiście harpy, to wiadomo. Aha, zaczyna się. Dobra, tak sobie pogrywacie. Chodź tutaj. Jedna bestia mniej. Dobra. To by było tyle, jeśli chodzi o harpie. Kuferek. Jest troszkę złota, więc okej. Ale jakieś magiczne sprawy itp. itd. Dobra. Wiem, co zaraz tutaj zrobię. Poczekajcie. Już mnie to wkurza. Mam zwój na światło, chyba przynajmniej jeden. Nie. Tak. Dobra. Pięknie. Już nie będę się bawił w te pochodnie. I sobie też golniemy troszeczkę. Czekajcie, moja wina, przejechałem. Dobra, no idzie tych miksturek, idzie. To nam niepotrzebne tutaj. Dobra, jakieś nowe księgi, jakiś dodatkowy eks albo coś. Wajcha, co może być za tą ścianą? Szkielety. Mam nadzieję, że nie demon. To mógłby być problem. Kurwa. Ale wykrakałem, ale miałem takie jakieś dziwne przeczucie. A w ogóle, o kurwa, ja broni nie zmieniłem. Ale jestem też dobry. A może jakoś się uda, zanim zabiję nas wszystkich. Może łód szczęścia. Jedna bestia mniej. Oj Boże. Zróbmy od razu sejwik. Posąg Beliara niekoniecznie. Zrobiliśmy sejwik jeszcze raz. I przekimajmy się do rana. Że będzie pełna regeneracja, może będzie troszkę spokojniej. No ja myślę, że czuję się lepiej. Nie wiem, po co węgiel. Dlaczego może się przydać węgiel? W jedynce chyba to były dwa szkielety. Kurwa, już nie pamiętam. Kurde. Dziękuję bardzo, wreszcie siadło. Długi łuk. Złota moneta. Potka. Broń, gdzie jest jakaś zajebista broń? Tu coś mamy, aha, tu mamy takie rzeczy. Kostur Tory, o proszę. To nasza przyjaciółka może być... o Jezu, z relikt dawnych czasów, obrażenia. Kurwa, brzmi zajebiście. Może wymienimy naszą przyjaciółkę. Dobra. Beliarze. Myślałem, że może w jakiś cudowny, magiczny sposób będę mógł ulepszyć szpon Beliara, ale niekoniecznie. Dobra, tak. Wróćmy do starego ustawienia. To mnie wkurza, że pod trójką nie zrobili tego łuku. Kurwa, nie musiał za każdym razem, wiecie,
tak kombinować. Chodźmy tu w prawo. Dzień dobry. Skórzany mieszek, ognisty jaszczur. Coś tutaj więcej jest. Katowski topór. Zupa rybna w jakiś magiczny sposób się tu znalazła. Dobra, teraz chciałbym się dostać na górę. No w tym odcinku już będzie ciężko. Aczkolwiek zaczniemy na pewno od tego jaszczura. Zakończymy tu odcinek. Ja jeszcze troszkę tą wieżę może poczyszczę. Przynajmniej tutaj to piętro. No i w przyszłym odcinku będziemy oglądać dalej, co się tutaj znajduje. A na dzisiaj to tyle, także na razie. Ciężko idzie ten eksplor opornie i chyba już w kolejnych odcinkach wrócimy do zadań. Zobaczymy. Trzymajcie się.